Meczu Polska-Szwecja w Chorzowie spotkanie wygrane 2-0 dało nam awans na mundial. Obok kibicowania biało-czerwonym słychać było też okrzyki wsparcia dla Ukrainy. Mecz oglądali Ukraińcy, którzy od 30 lat mieszkają w Polsce. My wszyscy jesteśmy za Ukrainą, a wszystkim za Polską. I chcemy powiedzieć to głośno. Chwała Ukrainie! Chwała Polsce! Chwała wolności! Ukraińscy kibice chcą teraz wracać do ojczyzny i walczyć w obronie kraju. 7:02, czas na gościa Radia Z. W studiu Beata Lubecka. Tak, dzień dobry, jestem w studiu rzeczywiście, a gościem Radia Z, ale na łączeniu online jest nadbrygadier Ryszard Groset, w przeszłości były wiceszef obrony cywilnej kraju i były rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zapewne pan... Pewnie pan myślał o tym samym, co wielu Polaków zresztą i wielu Polaków się nad tym zastanawia, bo słyszę, że obywatele tego kraju przed bombardowaniami Ukrainy oczywiście, rzecz jasna, i ostrzałem ukrywają się w piwnicach, w metrze, w schronach. No to zastanawiamy się, ile schronów jest w Polsce, bo coraz więcej Polaków rzeczywiście szuka tych informacji. W Polsce schrony były budowane przed II wojną światową i w czasach zimnej wojny, gdy spodziewano się zagrożenia. A jak teraz to wygląda na ten moment? No więc z tego, co ja się orientuję, ostatnia taka uczciwa inwentaryzacja schronów była robiona bodajże w roku 2012. I myślę, że te schrony, które mamy, można by traktować bardziej w kategoriach muzealnych, w kategoriach pewnych ciekawostek, oczywiście nie wykluczając ich roli jako schronów w kontekście przeciwodłamkowym, powiedzmy, w kontekście ochrony przed bronią, no taką standardową, używaną w działaniach wojennych. Ale pamiętaj, i te schrony zapewniają możliwość ukrycia mniej więcej około 3% ludności, 2,9 bodajże z tego, co ja sobie przypominam. No to niewiele, pamiętaj, niewiele. Jak pan mówi, że mają taki charakter, walor muzealny, no to nie napawia mnie to w żaden sposób optymizmem, można powiedzieć. No. I tak, i nie, dlatego że bardzo wiele się zmieniło w warunkach naszego życia od czasów, prawda, zakończenia zimnej wojny. Schrony kiedyś miały służyć między innymi izolacji od skażeń atmosfery. Dzisiaj te izolacje od skażeń atmosfery są nam w stanie zapewnić zwykłe okna, które mamy właściwie standardowo stosowane w budynkach mieszkalnych. Te okna są zaopatrzone w uszczelki, one umożliwiają odcięcie pomieszczenia od atmosfery zewnętrznej. Oczywiście pod warunkiem wyłączenia bądź zaślepienia wentylacji czy klimatyzacji. A więc dzisiaj, w dzisiejszych czasach przestajemy mówić o ewakuacji z budynków czy z pomieszczeń w kontekście zagrożeń chemicznych czy zagrożeń, wszelkiego rodzaju zagrożeń atmosfery. Zaczynamy mówić raczej o ewakuacji pionowej, czyli wtedy, kiedy mamy do czynienia z czynnikiem lżejszym od powietrza, który będzie się unosił do góry, ewakuację do niższych kondygnacji. Kiedy mamy do czynienia z czynnikiem cięższym od powietrza, ewakuację do kondygnacji wyższych. Przy zachowaniu właśnie zamknięcia, odcięcia od zewnętrza, czyli zamknięcia tych szczelnych okien i wyłączenia. No tak. Ale tutaj mówimy o skażeniu powietrza, a ja pytam w kontekście tego, co widzimy na Ukrainie. Oczywiście to są sytuacje bardzo mocno hipotetyczne i takimi pozostaną. Czyli broń konwencjonalna. Tak. A czy metro w Warszawie mogło posłużyć za schron? Oczywiście tak. Oczywiście tak, chociaż tylko część stacji metra jest w pełni przystosowana do pełnienia roli schronu. To znaczy ma odpowiednie szczelne zamknięcia pomieszczeń kondygnacji podziemnych. Niemniej jednak jako schrony przeciwodłamkowe, czyli schrony, które mogłyby być używane w odniesieniu do broni konwencjonalnej, wszystkie stacje metra, wszystkie garaże podziemne w supermarketach, wszystkie
przejścia podziemne nadają się do pełnienia tej roli. No, sam pan powiedział, że te schrony, które mamy, to mogą pomieścić niecałe 3% ludności kraju. Dla porównania powiem, że w Szwajcarii czy w Szwecji to jest 85-90%, takie są statystyki. No ale zgodnie z wytycznymi szefa obrony cywilnej kraju, tego typu budowli na terenie kraju powinno być tyle, żeby zmieściła się w nich 1/4 społeczeństwa. Czy zatem nie powinniśmy zmienić strategii, no i zacząć budować publiczne schrony na osiedlach? To jest pytanie, które tak naprawdę zadaje sobie 3/4 Europy. Proszę wziąć pod uwagę, że Skandynawia, Szwajcaria zresztą też, mają zupełnie inną gęstość zaludnienia niż Polska. W związku z tym zdecydowanie mniej jest takich pomieszczeń, o jakich ja mówiłem, czyli pomieszczeń o wzmocnionych stropach. Już na przykład we Francji czy w Niemczech nikt się specjalnie nie zastanawia nad budową obiektów, które byłyby przeznaczone w trakcie budowy do pełnienia roli schronów. Raczej podejście jest takie jak u nas, czyli mówimy o możliwości izolacji ludzi w odpowiednio zaadaptowanych pomieszczeniach innego przeznaczenia. Ale to budować czy nie budować? Ja bym nie przesadzał. Być może w mniejszych miejscowościach, tam gdzie nie mamy, na dodatek, nie mamy pomieszczeń piwnicznych w budynkach mieszkalnych, byłby sens budowy schronów. Byłby sens budowy schronów tam, gdzie mamy ludzi o ograniczonej motoryce, czyli na przykład domy opieki, szpitale, bądź też żłobki, przedszkola. Natomiast reszta, myślę, że wystarczy nam dobra informacja o tym, gdzie możemy znaleźć schronienie w pobliżu miejsca zamieszkania. I tu na przykład moglibyśmy sobie stworzyć stosowną aplikację, prawda? Aplikację na telefon komórkowy chociażby, która wykrywając nasze położenie, od razu informowałaby nas, gdzie takie pomieszczenia się znajdują, gdzie powinniśmy się kierować w przypadku ogłoszenia alarmu. No, media donoszą, że Polacy są teraz bardzo zainteresowani budową własnych schronów, że to zainteresowanie właśnie wzrosło od czasu wojny w Ukrainie. No ale koszty budowy takiego schronu to zaczyna się od kilkudziesięciu tysięcy złotych i właściwie górnej granicy nie ma. No, można wydać nawet miliony w zależności od tego, jak to miałoby wyglądać. Oczywiście. No, oczywiście. Na pewno to nikomu nie zaszkodzi, natomiast no, to zależy od sytuacji finansowej inwestora, prawda? Czy ma to sens, czy nie ma. A poza tym od tego, czym dysponuje. No, ci z nas, którzy mieszkają w budynkach podpiwniczonych, mogą się zastanawiać raczej nad wykorzystaniem piwnic w tej roli. Miejmy nadzieję, że to nie będzie konieczne, ale proszę popatrzeć właśnie na Ukrainę. Ukraina od roku 2014, od pierwszego konfliktu zbrojnego, w wyniku którego Ukraina, miejmy nadzieję, czasowo straciła Krym, odrobiła kolosalną lekcję. Lekcję w zakresie ustalania, preparowania procedur postępowania społeczeństwa w przypadku zagrożenia wojennego. Z drugiej strony lekcje w zakresie tworzenia obrony cywilnej, tworzenia formacji obrony cywilnej i uczenia ludzi wzorców odpowiednich zachowań adekwatnych do rodzaju zagrożeń, jakie występują na zewnątrz. Czyli rozumiem, że u nas też by coś takiego się przydało, tak? Bo gdyby teraz pan mógł zdecydować, co robimy z obroną cywilną, to jakie działania pan podjął w pierwszej kolejności? No, powiedział pan o tej aplikacji, co jeszcze? No, przede wszystkim zająłbym się czymś, co nosi nazwę edukacja dla bezpieczeństwa. To powinien być proces, to powinno być wtłaczanie nam w głowę odpowiednich wzorców zachowań w sposób odpowiedni do naszego wieku, czyli mówienie nieco innym językiem do młodzieży przedszkolnej czy wczesnoszkolnej, innym do ludzi w fazie aktywności zawodowej, innym nieco do osób starszych o, no, powiedzmy, nieco ograniczonej percepcji i mniej
biegłych w obsłudze urządzeń elektronicznych, ale ten proces kształtowania bezpieczeństwa społeczeństwa przez edukację dla bezpieczeństwa powinien zostać rozszerzony i to możliwie jak najszybciej. Z dużym udziałem mediów oczywiście, bo media mogłyby nieść tutaj tę wiedzę i pełnić szalenie pożyteczną i pozytywną rolę. No to wszystko oczywiście są teoretyczne scenariusze, ale lepiej o nich wiedzieć, jak to mówią, przezorne, zawsze ubezpieczone, a schrony można by traktować trochę tak jak poduszki i pasy w samochodzie, że mają być i nigdy się tak naprawdę nie przydać. To tyle w części radiowej. Generał Ryszard Grosset z nami zostaje, od teraz już jesteśmy tylko na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. No to jak zachowywać się w takich wyjątkowych sytuacjach, panie generale? Jest teraz czas na edukację, już taką mini edukację, właśnie teraz, jest tu i teraz. Jest teraz czas na mini edukację i teraz zastanówmy się nad tym, czy myśmy jakąś lekcję odrobili. Otóż moim zdaniem troszeczkę tak, dlatego że nauczycielem był tutaj COVID, zupełnie niezłym nauczycielem, zwłaszcza ta początkowa panika COVID-owa, kiedy na przykład zaczęliśmy robić zapasy. Zaczęliśmy robić te zapasy po to, żeby jak najrzadziej wychodzić do sklepu, czyli jak najmniej narażać się na zakażenie. Dzięki temu nauczyliśmy się tworzyć gradację ważności tych zasobów spożywczych chociażby, ale nie tylko, które posiadamy w domu. Wiemy, co nam jest potrzebne i w jakich ilościach i na ile nam to wystarczy. W naszej sytuacji rodzinnej wystarczy. Mamy zapasy maseczek. Broń Boże, ich nie wyrzucajmy, bo one się mogą przydać. One się mogą przydać wtedy, kiedy mielibyśmy do czynienia z zastosowaniem niekonwencjonalnych czynników w działaniach militarnych, czyli na przykład broni biologicznej, bądź też tak zwanej brudnej bomby, czyli kiedy doszłoby do rozprzestrzenienia czynnika aktywnego radiacyjnie, w postaci małych cząsteczek substancji radioaktywnej w powietrzu. Wtedy również te nasze maseczki klasy FFP2 czy FFP3 bez wątpienia by się nam przydały. Kolejna sprawa, gdzie ta lekcja, że tak powiem, została odrobiona. Klęski żywiołowe, sytuacje, które nam się ostatnio coraz częściej zdarzają, w większej, mniejszej skali. Na przykład huraganowe wiatry czy trąby powietrzne, które odcinają nas od zasilania, w sensie prądu elektrycznego. Zaczynamy się pomalutku uczyć. Otóż jeżeli przyjdzie sygnał z RCB o tym, że mamy zagrożenie, cóż nam szkodzi, nalejmy sobie wody do wanny. Ta woda nam się może przydać, bo jeśli dojdzie do długotrwałej przerwy w zasilaniu, no to oczywiście nasze systemy zasilania w wodę również padną, czyli ta woda nie zostanie nam przez wodociągi dostarczona. Przygotujmy sobie zasilanie awaryjne, żebyśmy nie tracili kontaktu ze światem. Zakładamy, że telefony komórkowe będą działać, no ale pod warunkiem, że będą naładowane. No tak, to powerbanki w takim kupmy razie. Kupmy sobie powerbank i naładujmy ten powerbank, prawda? Kupmy sobie baterię do bateryjnego radia, dobrze by było, żebyśmy takie mieli. Kupmy sobie świece, bo być może te świece nam się przydadzą, jeżeli będziemy mieli do czynienia z zanikiem energii. To są takie szalenie proste sprawy. No niektórzy nawet kupują agregaty prądotwórcze też. Znam takich. No, oczywiście, no bardzo dobry pomysł. A może by należało zaczerpnąć też z tych doświadczeń tak zwanych prepersów, którzy tak przygotowują się na najgorsze i rozwijają to w sztuce survivalu. Niektórzy tak traktują to z przymrużeniem oka, no ale czytałam, że zalecają, żeby na przykład skompletować taki ekwipunek taki codzienny, dźwigany, ucieczkowy, jak to mówią. Czyli mała latarka, scyzoryk, zapalniczka, krzesiwo plus plecak ewakuacyjny, czyli to, co byśmy wzięli na przykład na weekend, jakbyśmy wyjeżdżali powiedzmy w Bieszczady, no i żeby skserować najważniejsze dokumenty.
bardzo dobry pomysł. No bo to się na przykład może przydać na wypadek ewakuacji z powodu pożaru. Tak jest. Takie rzeczy też się zdarzają niestety. Tak jest. Oczywiście. Jak pani widzi, to są szalenie proste i dostępne metody, dostępne każdemu z nas. Do tego dołożyłbym jeszcze na wszelki wypadek kawałek folii i taśmy do zaklejenia kratek wentylacyjnych, jeśli by coś się na zewnątrz pojawiło takiego, czym nie powinniśmy oddychać. I te podstawowe działania mamy za sobą, prawda? Przy czym proszę popatrzeć, że znacznie łatwiej nam to zrozumieć i znacznie łatwiej nam to wykonać dzięki no właśnie tej lekcji covidowej, którą mamy za sobą. Czyli na coś ten COVID się przydał, chociaż no te 2 lata naprawdę były też bardzo ciężkie. Były ciężkie. No i teraz nie jest lżej, można powiedzieć. A minister edukacji opowiada powrót do szkół przysposobienia obronnego. Czy to jest dobry kierunek, pana zdaniem? No chociaż on, jak z tego, co słyszymy z zapowiedzi, no to nacisk miał być położony na zajęcia na strzelnicy. No myślę, że tych zajęć zdecydowanie brakuje. Ja jestem człowiekiem już, prawda, cokolwiek wiekowym, więc z takimi zajęciami miałem do czynienia. Te zajęcia, jak pokazuje przykład Ukrainy, bo myślę, że do tego przykładu musimy się cały czas odwoływać, okazują się szalenie pożyteczne i szalenie korzystne. W tej chwili Ukraina dzięki temu naprawdę znakomicie sobie radzi z tą agresją wielokrotnie silniejszego sąsiada. To czego moglibyśmy się nauczyć od Ukraińców? Od naszych sąsiadów? Moglibyśmy się nauczyć po pierwsze właśnie tych procesów edukacji dla bezpieczeństwa. Ja pamiętam, byłem kiedyś w kinie w Kijowie. Przed filmem wyświetlono film instruktażowy na temat zachowań w przypadku zagrożeń militarnych. A to było po 2014 roku? Zagrożeń bombowych. Tak, tak. To było w roku 2016-17 mniej więcej. Wszędzie można było spotkać elementy tego procesu edukacji dla bezpieczeństwa. One naprawdę były takie mało dostrzegalne, bo one nie były za bardzo nachalne. Chyba edukacja dla bezpieczeństwa ma jedną niesłychaną barierę. Bardzo łatwo jest, mówiąc rzeczy potrzebne, ważne i oczywiste, wzbudzić panikę, prawda? Musimy działać tak, żeby uczyć, a równocześnie nie powodować niepotrzebnych emocji. Dlatego też miałam tutaj takie obawy, czy należałoby przeprowadzić taką rozmowę, czy właśnie nie będzie to taki element paniki. No ale uznałam, że jednak warto również rozmawiać o takich sprawach właśnie w kontekście chociażby, że potrzebna jest edukacja w tej sprawie. Oczywiście. Myślę, że nie ma w tym nic, co powinno budzić jakiekolwiek negatywne emocje. My po prostu staramy się być bezpieczni. Jak widać, te procedury i te metody, o których mówimy, mogą nam się przydać w sytuacjach innych zagrożeń, niekoniecznie militarnych. Coraz częściej mamy do czynienia z anomaliami pogodowymi typu właśnie huragan czy trąba powietrzna, o których kiedyś naszym dziadkom się w ogóle nie śniło. Zmiany klimatyczne. Tak jest. Mamy do czynienia, jak widać, również z epidemiami. Nikt nie może zagwarantować, że za rok czy dwa nie przyjdzie kolejna epidemia, bądź też nie wróci COVID w jakiejś kolejnej zmutowanej formie. A wracając do tego zainteresowania również strzelectwem, bo, no bo też czytamy, słyszymy, że jest rośnie zainteresowanie w ogóle tymi kursami strzeleckimi, że na strzelnicach tłok. Pozwolenie na broń ma 2-3% populacji. To powinna być większa dostępność, pana zdaniem, posiadania broni, bo od czasu do czasu powracały takie pomysły. Myślę, że jednak tak, że powinna być większa. Co w oczywisty sposób nie będzie wpływać na wzrost zagrożenia. No nie opowiadajmy bajek. W Szwajcarii broń ma w domu każdy obywatel i przechodzi obowiązkowe szkolenie na strzelnicy. Powiem więcej, musi zaliczyć odpowiedni wynik tego strzelania. Jeśli go nie zaliczy, no to
trenuje, trenuje oczywiście za własne pieniądze, do skutku, bo to kupuje naboje, dopóki się nie nauczy. No i plus jeszcze badania psychologiczne są wymagane zapewne. Tak, no ale to jest jakby sprawa znowu oczywista, prawda? Tak jak nikogo nie dziwi, że kierowca autobusu przechodzi badania psychologiczne co pewien czas, tak nie powinno nas dziwić, że przechodzą badania psychologiczne ludzie, którzy posiadają broń. Na pewno istotna jest umiejętność posługiwania się bronią. I tę umiejętność powinniśmy posiąść wszyscy. A czy zna pan ten projekt ustawy o ochronie ludności? Tak, tak. Ta ustawa dokładnie nosi tytuł Ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. No bo ja tutaj czytam w Gazecie Wyborczej, że cofamy się o ponad 20 lat. W przypadku na przykład powodzi, to nie starosta czy prezydent miasta jak do tej pory, czyli nie samorządowcy będą się zajmować zarządzaniem kryzysowym, organizowaniem pomocy, tylko bezpośrednio wojewoda lub minister. Centralizacja. Ona jest potrzebna? Moim zdaniem absolutnie nie. I teraz jest co najmniej 5 przyczyn, dla których z tą ustawą powinniśmy tym razem troszeczkę poczekać. Otóż po pierwsze ona nas cofa może nie o 20, ale o 15 lat na pewno do tyłu. W roku 2007 została uchwalona ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która wprowadziła, zbudowała w Polsce system zarządzania kryzysowego na wszystkich poziomach organizacji administracji rządowej i samorządowej. Ta ustawa, ten projekt ustawy, który teraz znajduje się w Sejmie, ten system całkowicie burzy. Burzy procedury działające w tym systemie. Między innymi tam wprowadzono siatkę bezpieczeństwa. To jest szalenie pożyteczny instrument, który porządkuje całą sferę reagowania w sytuacjach kryzysowych. Mianowicie, jak to wygląda? Proszę sobie wyobrazić tabelkę. Na jednej osi mamy wszelkie możliwe sytuacje zdarzenia destrukcyjne, jakie mogą wystąpić. Powódź, pożar, zagrożenie chemiczne i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co jesteśmy w stanie sobie wymyślić. Bo to jest kwestia już naszej wyobraźni. Na ile drobno rozdzielimy i rozpiszemy tę tabelkę. Na drugiej osi mamy wszystkie służby, inspekcje i straże, które mogą reagować w takich sytuacjach. I teraz zaznaczamy sobie, wybieramy te, które będą adekwatne do danego rodzaju zagrożenia, będą odpowiednie, prawda, do tego zdarzenia. Jeśli to będzie pożar, no to kto nam będzie potrzebny? No straż pożarna, będzie potrzebna policja, będzie potrzebne pogotowie gazowe, elektryczne, jeśli to będzie budynek wielorodzinny, może pogotowie dźwigowe. Może będzie trzeba wyłączyć na przykład trakcję tramwajową, a więc tu odpowiednie pogotowie i tak dalej, i tak dalej. Można to rozpisywać w zależności od miejsca, które opisujemy. Spośród tych służb wybieramy służbę wiodącą, która powinna być odpowiedzialna za całość działań. Za koordynację. Za koordynację. I teraz każda ze służb opisuje swoje działania w odniesieniu do każdego z możliwych zagrożeń, a te procedury działań ujednolica ta służba, która jest odpowiedzialna za koordynację. I mamy opisane właściwie wszystkie zdarzenia destrukcyjne, które sobie możemy wymyślić. Jeżeli taką siatkę bezpieczeństwa przygotujemy w sposób rozumny i mądry, to właściwie kryzysem staje się to, czego nie opisaliśmy siatką bezpieczeństwa, prawda? Gdzie będziemy musieli przejść do ręcznego sterowania, wymyślania ad hoc. Ale czy ja rozumiem, że w tej ustawie o ochronie ludności nie ma takiej siatki bezpieczeństwa, o której pan wspomniał? W tej ustawie, ta siatka była w ustawie... Od 2007 roku, a ja mówię o tym projekcie, o którym teraz mówiłem, tym aktualnym. Tutaj jej nie ma, tutaj jej nie widzę. Jest mnóstwo takich dziwnych jakby dziwnych rozwiązań. Po pierwsze,
Obniżamy rangę całego procesu zarządzania kryzysowego i zarządzania w sytuacjach. A co to znaczy obniżamy rangę? Otóż w dzisiejszych rozwiązaniach za prowadzenie zarządzania w sytuacjach kryzysowych odpowiedzialni są kolejno wójt, prawda, burmistrz. No rozumiem, samorządowcy. Samorządowcy. Tak, wojewoda i premier. Premier, który ma jako instrument Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W tym projekcie ustawy odpowiedzialnym na najwyższym szczeblu jest minister spraw wewnętrznych. Nie premier. Nie premier, którego no, moc sprawcza jest zupełnie inna, prawda? On ma do dyspozycji całą Radę Ministrów, ma do dyspozycji cały aparat kierowania państwem. Tutaj władzę ma sprawować minister spraw wewnętrznych. Jest kolejna sprawa, która troszkę budzi mój niepokój. Otóż w tej ustawie nie ma definicji ani sytuacji kryzysowej, ani definicji obrony cywilnej. Ustawa mówi o bardzo szeroko pojętej ochronie ludności, opisując różne parastany. Pamiętajmy, że w Polsce konstytucyjnie mamy trzy rodzaje stanów nadzwyczajnych. Stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej. Już to, co ćwiczyliśmy w czasie COVID-u, było działaniem, no, powiedzmy szczerze, niekonstytucyjnym. Ponieważ jeśli mielibyśmy wprowadzać jakiś stan lege artis, zgodnie z konstytucją, to w przypadku epidemii powinniśmy wprowadzić stan klęski żywiołowej. On opisuje numeratywnie, że dotyczy... Opozycja wtedy się o to dopominała, natomiast rząd uważał, że nie ma takiej potrzeby absolutnie, żeby wprowadzać stan klęski żywiołowej. To oczywiście wiązałoby się również z odszkodowaniami. Pewnie o to chodziło, że możliwości finansowe były ograniczone. Czyli jakby pan określił w ogóle ten projekt? Jakby pan ocenił w skrócie? Znaczy, ja myślę, że w tej sytuacji, którą mamy w tej chwili zwłaszcza, czyli w stanie wojny u sąsiada, należałoby się wstrzymać z tymi działaniami. I zostać na poziomie... Zostać na tym poziomie organizacji, który jest teraz, natomiast wziąć się aktywnie za edukację dla bezpieczeństwa. Za wykształcanie w społeczeństwie odpowiednich wzorców zachowań. To jeszcze jest pytanie od słuchacza. W niektórych krajach jest obowiązkowa służba wojskowa dla kobiet. Turcja, mimo że jest krajem muzułmańskim, ma sporo kobiet w armii. I co pan sądzi na ten temat? Czy to ma jeszcze jakieś znaczenie w armii XXI wieku? Myślę, że płeć nie ma tutaj absolutnie żadnego znaczenia. Proszę pamiętać, że dzisiejsza wojna poza wszystkim to nie tylko bieganie z kałasznikowym w ręku, to również praca głową, to również praca wzrokiem, słuchem i praca przy użyciu technik numerycznych. Nie widzę tutaj absolutnie żadnych powodów do przywiązywania jakiejkolwiek wagi do płci. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Generał Ryszard Grosset, w przeszłości były wiceszef obrony cywilnej kraju i był rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, był z nami. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Do widzenia.